Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Witam Was po długiej przerwie, bo chyba ponad miesięcznej czy już więcej przerwie. Nie wrzucałem nic na swój kanał, nawet część filmów pousuwałem, ale witam Was serdecznie w nowym roku, w 2020 roku. Chciałem tylko Wam się szybko nagrać, jeszcze tutaj z Polski, z Warszawy, że właśnie tutaj jesteśmy na lotnisku, za chwilę wylatujemy do Tajlandii. Chciałem właśnie powiedzieć, że na pewno dużo, kanał mój dalej będzie rozwijany w 2020 roku, dużo nowych filmów powstanie, na pewno część filmów biznesowych, choć teraz przez tą całą podróż na pewno lifestyle'owych, filmów takich pokazujących, jak wygląda nasza podróż, jak wygląda Tajlandia, pewnie dużo ciekawostek podróżniczych takich będzie. Także tak na razie zapowiada się początek 2020 roku, na pewno kanał będzie, na pewno będzie rozwijany, na pewno będzie coraz więcej filmów, pewnie codziennie jeden minimum. 2019 jaki był, taki był, pod względem osobistym był w porządku, pod względem finansowym był taki średni. Nasze biznesy, w których działaliśmy, trochę pod ten koniec roku niedobrych informacji się pokazało, jakby firmy mają jakieś tam problemy, ale mam nadzieję, że jeszcze wyjdą z tego, że będzie wszystko dobrze, że zarobimy, wszyscy zarobią, jak nie zarobią, to chociaż nie stracą i że będzie wszystko dobrze. Ten 2019 najgorsza taka końcóweczka, ale mamy już ją za sobą. Mam nadzieję, że ten 2020 przyniesie dużo więcej pozytywów, dużo więcej pozytywnych informacji. A więc chciałem się tylko przywitać z Wami wszystkimi na 2020 rok. Ja muszę iść, bo zaraz odlatujemy. I co, wrzucam to krótkie wideo, bardzo Was proszę o lajki na moim kanale, pod moimi wszystkimi filmami, nowi subskrybenci, proszę o osoby i widzimy się w kolejnych filmikach, gwarantuję, że będzie ich w tym roku bardzo, bardzo dużo. Dodam jeszcze coś bardzo ważnego odnośnie właśnie tej naszej wycieczki do Tajlandii, bo jest to jedna z tych bardzo ważnych podjętych decyzji, którą podjęliśmy kilka miesięcy temu, około 3 miesięcy temu, nad jeziorem w Nysie. Kręciłem taki filmik, mówiłem tam o naszych jakichś tam zmianach, o darmowym słońcu, o darmowej plaży, o darmowych palmach, pięknych widokach. To właśnie jedna z tych decyzji już wtedy tam podjętych, właśnie teraz ją realizujemy. Jest to jedna z naszych naprawdę bardzo takich odważnych decyzji, bardzo taka, która może zmienić całe nasze życie i w ogóle. Jedna właśnie 31 grudnia z tych najważniejszych w ogóle chyba też decyzji została już zapadnięta. Nie mówiłem o niej wcześniej, więc powiem teraz, gdzie po prostu zamknęliśmy swoją firmę, którą prowadziłem tam przez 5 lat. Przez ostatnie 5 lat handlowałem tutaj jakimiś towarami i tak dalej w Polsce. Firma została zamknięta. To też właśnie o tej jedna z tych zmian, o których mówiłem na tym filmie właśnie nad jeziorem. Więc przygotowywaliśmy się do tego bardzo długo, więc to nie jest taka decyzja z wczoraj, z przedwczoraj, że lecimy sobie do Tajlandii, tylko to jest zaplanowane od dawna i właśnie teraz po prostu realizujemy te cele. Mam nadzieję, że te odważne zmiany typu zamknięcie firmy, typu wylecenie do Tajlandii na jakiś dłuższy okres będzie po prostu przyniesie nam jakieś pozytywne jakby skutki i odbije się to po prostu pozytywnie na naszym życiu. Także to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą chciałem tutaj dodać. No i tak jak jeszcze raz mówiłem, do zobaczenia w Tajlandii. Mam nadzieję, że będziecie z nami podczas całej tej podróży, podczas tego wideo, podczas pobytu w Tajlandii. Będziecie mnie wspierać lajkami, komentarzami pozytywnymi i oczywiście subskrypcjami nowe osoby. Pozdro 600 jeszcze raz i do zobaczenia już tam na miejscu.